Morskiego i przygotowując zasady rekrutacji młodych radnych. W tym roku zaczęliśmy finalizować projekt związany z powołaniem Młodzieżowego Sejmiku, do którego przygotowania zakłóciła nam mocno pandemia. Na początku października zakończyliśmy trwające 3 tygodnie konsultacje społeczne naszego projektu, w które bardzo aktywnie włączyły się organizacje pozarządowe. Odbyło się również zdalne spotkanie radnych województwa, którzy także pochylili się nad zapisami statutu. Odbyła się interesująca dyskusja na jednej z sesji sejmiku. Bardzo jestem ciekawa, jak to u Państwa wygląda, a o wprowadzenie poproszę Pana Jakuba Mielczarka, dyrektora Biura Związku Województw RP, który z perspektywy niejako ogólnopolskiej podzieli się z nami swymi spostrzeżeniami, które z pewnością będą dla nas impulsem do dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa, pozwolę sobie skorzystać z tej chwili przerwy, zanim zostanie wyświetlona moja prezentacja. Mam przyjemność Państwa na żywo zobaczyć po raz pierwszy, odkąd zostałem dyrektorem Związku Województw, Biura Związku Województw RP. Także szczególnie miło Państwa widzieć po raz pierwszy. Chciałem powiedzieć, że taką mam misję na swoim stanowisku, żeby być dla Państwa, by jednoczyć województwa, dawać też Państwu pewien materiał analityczny, który pozwoli zobaczyć, jak wygląda sytuacja w sąsiednich regionach, zbierając to w całość, bo taką widzę swoją rolę. I dzisiejsze spotkanie też ma temu poniekąd służyć, ponieważ korzystając ze zmian ustawowych, zdecydowaliśmy się zrobić raport wśród samorządów województw w sprawie stanu zmapowania tego, jak wygląda w chwili obecnej sytuacja w poszczególnych województwach, jeśli chodzi o ten sejmik młodzieżowy, bo tak to będę nazywał podczas dzisiejszego spotkania. I to będzie moja pierwsza część rozmowy z Państwem. W drugiej części mam krótką prezentację, która tutaj jest już pomału wyświetlana. Pewnej propozycji wyjścia do tych młodych ludzi, którzy z Państwem współpracują i chciałbym też, żeby współpracowali z nami jako ZWRP. Ale zaczynając, proszę Państwa, od raportu. Raport tak naprawdę został złożony kilka dni temu w całość poszczególnych województw. Macie Państwo go w swoich materiałach, a osoby, które są przed komputerami i są połączone z nami zdalnie, dostały ten raport mailem, więc zachęcałbym do przeglądania go w momencie, kiedy będę o nim mówił. Idea, proszę Państwa, była taka, żeby dać Państwu materiał, nie oceniając go, tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych obszarach w sejmikach młodzieżowych. Okazało się, że dostaliśmy odpowiedź w liczbie 18 sztuk. W regionów jest 16, dostaliśmy 18 odpowiedzi. Nie wszystkie województwa nam odpisały. Natomiast mimo tego mamy już pewien obraz, jak wyglądają Państwa doświadczenia z sejmikami młodzieżowymi i rozwiązania systemowe. Więc to, co bardzo ważne, co chciałem podkreślić. W tym raporcie, który żeśmy Państwu przygotowali, który obejmuje strukturę opisania narzędzi badawczych, odpowiedzi na konkretne pytania, jak i pewnego rodzaju wnioski. To jest moja subiektywna ocena i mojego zespołu. Nie było moją intencją ocenianie tego, jak wygląda sytuacja u Państwa w regionach. To ma na celu tak naprawdę dać każdemu z Was wiedzę, jak wygląda to u sąsiada, po to, żeby czerpać największe wzorce i tak zwany benchmark z innych województw. Dlatego też nawet w tym dokumencie w wersji elektronicznej zdecydowałem się na to, aby zamieścić
linki do poszczególnych statutów sejmików młodzieżowych, abyście Państwo mogli porównywać, jak inne osoby umiejscawiają sejmiki w swojej strukturze. Bardzo ważna też jest kwestia dotycząca działalności sejmików młodzieżowych, czyli częstotliwości odbywania się posiedzeń, co bardzo ważne, liczby samych radnych, bo jak się okazuje z naszego badania, ta liczba radnych nie odpowiada liczbie radnych sejmików. Jest to inna liczba, co było dla nas zaskoczeniem, ale w rozmowie wczorajszej część z Państwa mi wytłumaczyła, z czego to wynika. Podobnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię kadencji, czy okres trwania kadencji, bym precyzyjnie to zdefiniował, tak samo tutaj nie ma konsensusu co do czasu trwania tej kadencji. To też myślę, że jest ważny temat do przemyślenia, no bo są przykłady województw, które mają tą kadencję jednoroczną i to ma swoje plusy i minusy, co żeśmy starali się podkreślić również w końcowych wnioskach. Są też województwa, które tą kadencję mają o wiele dłuższą, co służy tak naprawdę przygotowaniu tych młodych ludzi do pełnienia roli radnego, ale jest też jednocześnie kosztem mniejszej rotacji tych młodzieżowych radnych. Ja uważam, że chciałbym, żeby to tak naprawdę był wstęp tylko do pewnej analizy, którą mam ambicje dla Państwa przeprowadzać. Moją rekomendacją jest, aby dalej prowadzić badania jakościowe. Szumnie brzmi, natomiast chciałbym, proszę Państwa, mieć możliwość, zainspirowany zresztą wczorajszą rozmową, gdzie w jednym z województw usłyszałem, że działa doskonale forum akurat innej branży, bo dyrektorów szpitali, i to forum ma możliwość wymiany swojej wiedzy poprzez spotkania dość często, nawet do 3 razy do roku. Ja bym chciał zaproponować Państwu, zwracam się teraz do przewodniczących, którzy by mogli oddelegować swoich dyrektorów do tego, żebym ja takie forum zrobił i prowadził takie rozmowy z Państwem w tym konkretnym temacie, bo jeżeli mamy raport w formie badania tak zwanego ilościowego, była to ankieta, za co jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za jej wypełnienie, to niektóre tematy wymagają pogłębienia i dyskusji tak naprawdę w obecności osoby, która jest kompetentna do tego, żeby taką dyskusję prowadzić, która później stworzy raport jeszcze bardziej uszczegółowiający to, co mamy teraz w tym materiale. Ja bym chciał zwrócić się do Państwa z prośbą o to, żeby miał zgodę na taką prowadzenie takiego dialogu i takiej rozmowy z dyrektorami Kancelarii Sejmików, a ponadto chciałbym też Państwa zainspirować do tego, żebyście pozwolili mi rozmawiać w taki sam sposób z przewodniczącymi sejmików młodzieżowych lub ciał, które pełnią rolę sejmików młodzieżowych u Państwa w województwie, bo zwrócę uwagę na fakt, że chociażby w województwie, tu akurat wymienię, w województwie opolskim nie będzie docelowo sejmiku młodzieżowego, natomiast z naszego badania ankietowego wynika, że od 2018 roku prężnie działa forum młodzieżowe, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, tak jest dokładnie, brzmi nazwa własna, i to forum działa w sposób bardzo aktywny, więc mówiąc o przewodniczących sejmikach, sejmików młodzieżowych, to jest moje stwierdzenie takie obiegowe, natomiast chciałbym, żeby te osoby, które kierują tymi forami, miały możliwość rozmowy z nami i żebyśmy mieli też możliwość usłyszenia ich potrzeb. Mimo że tak naprawdę, jeżeli byśmy się odwołali do raportu, to z tego raportu wynika, że urzędy marszałkowskie postrzegają siebie jako wystarczające wsparcie dla działalności sejmików wojewódzkich. Czyli chciałbym, żeby Państwo wiedzieli doskonale, jakie są moje intencje. Nie zamierzam Państwu odbierać tych kompetencji, które macie, tylko chciałem po prostu wypracować benchmark, który będzie dla Państwa pożyteczny. Powtarzam już trzeci raz podczas dzisiejszej mojej prelekcji. Więc podsumowując,
Raport jest dla Państwa. Jest to pierwsza część tego, co zamierzam zrobić z ramienia ZWRP w tej działce dotyczącej współpracy z przewodniczącymi sejmików, dyrektorami kancelarii sejmików. Natomiast wychodząc naprzeciw też, jeśli chodzi o to ciało, które powstanie, mam ambicję, aby w przyszłym roku po raz pierwszy odbył się konwent przewodniczących młodzieżowych sejmików wojewódzkich. I w tym momencie chciałem przejść do właśnie mojej drugiej części wypowiedzi, dosłownie krótkiej, bardzo krótkiej prezentacji, powiedzieć o tym, jaki mam pomysł. Czyli główne założenia, proszę Państwa, tego konwentu sejmików młodzieżowych to jest tak naprawdę w mojej ocenie projekt edukacyjny, projekt podnoszący świadomość młodego pokolenia. Ten konwent przewodniczący sejmików młodzieżowych to jest wydarzenie jednorazowe, może nie jednorazowe, bo nawet przewidujemy, że mogłoby się odbywać dwa razy w ciągu całego roku minimum. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że to by był cykl wsparcia dla tych młodych ludzi w formule nawet online, edukowania ich, prowadzenia dyskusji z ciekawymi gośćmi. Natomiast jedno szczególne, na którym wydarzeniu mi szczególnie zależy, to by był taki konwent przewodniczących sejmików w formule stacjonarnej, jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą. Wczoraj nawet miałem przyjemność rozmawiać z panem przewodniczącym Prusiem. Poprosiłem go o to, aby historycznie pierwszy taki konwent mógł się odbyć podczas przewodnictwa województwa świętokrzyskiego w pierwszej połowie 2020 roku w Kielcach. Wstępnie otrzymałem deklarację do zainteresowania się tą inicjatywą ze strony województwa świętokrzyskiego i pana przewodniczącego. Za to bardzo serdecznie dziękuję panu i pani dyrektor. Więc byłoby to pierwsze wydarzenie, które by mogło zjednoczyć tych młodych ludzi w formie takiej stacjonarnej, gdzie byśmy mieli właśnie możliwość przeprowadzania tego projektu edukacyjnego i zaproszenia ciekawych gości. Przykładowy program wyglądałby w ten sposób. To schodzimy na taki poziom bardzo roboczy. To jest temat tak naprawdę do dyskusji, jak będzie wyglądał program, co się w nim znajdzie, na ile tych młodych ludzi będziemy obciążać przekazywaniem wiedzy. Chciałbym, żeby jednak to wydarzenie było zaawansowane, że mieli zajęcia od rana do wieczora z jakimś tą częścią również poza formalną. Widziałbym również istotny punkt w postaci zaproszenia jakiegoś gościa specjalnego. To również jest kwestia otwarta, kto by tą osobą był. Wiadomo, że taka osoba, jakiś lider opinii, autorytet, czasami to może być nawet dla młodych ludzi autorytetu to inne niż dla nas. Liczę, że będziemy musieli tutaj znaleźć jakiś kompromis, złoty środek, ale na pewno taka osoba byłaby pożądana. Fajnie by było, rekomenduję, to też jest do decyzji Państwa, pana przewodniczącego, czy by mogło być przyjęte jakieś stanowisko przez tych młodych ludzi, stanowisko ideowe, takie, które by godziło interesy ze strony wszystkich województw. Proponowałbym, żeby takie rozwiązanie również miało miejsce. Tematy, które mogłyby się znaleźć, temat bardzo istotny, zmian klimatycznych, to co dzieci, młodzież, trzeba powiedzieć, to też z naszego raportu wynika, że ta skala osób pod względem wieku jest bardzo rozbieżna w poszczególnych województwach, więc nie mogę ich nazywać dziećmi, mówię tutaj o młodzieży, o tych młodych osobach, jest szczególnie zainteresowana kwestią klimatu i zmian klimatu. Tak naprawdę tu chodzi w tym momencie o ich przyszłość, więc to jest temat, który powinien być tym motywem przewodnim. Nie powinniśmy uciąć od tematów jednak samorządu terytorialnego, chociaż to jest może mniej dla nich interesujące, ale powinniśmy ich edukować jako tych młodych liderów opinii dotyczących w zakresie samorządu poprzez edukację, ale poprzez też możliwość pracy warsztatowej, to też jest dla mnie ważne, no bo jeżeli by przyjechało 16 osób, to jesteśmy w stanie te warsztaty dla tych osób zorganizować. Warsztaty mogłyby mieć charakter taki, jak tutaj widzimy, takich spraw,
Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli potraktujemy pracę z tymi młodymi ludźmi jako nie wydarzenie jednorazowe, to tak naprawdę te tematy, które tutaj się znajdują, byłyby tym motywem przewodnim spotkań i szkoleń, które my jako Związek Województw byśmy dla nich organizowali. To mówię nie tylko i wyłącznie o kwestii przewodniczących, czyli tych 16 liderów z poszczególnych województw, tylko tak naprawdę byłyby te szkolenia otwarte w formie zdalnej, aplikacji, możliwości aplikacji teleinformatycznych pozwalają do uczestniczenia nawet do 100 osób w takim spotkaniu. Moglibyśmy robić cykl spotkań, szkoleń dla członków sejmików młodzieżowych. Chciałem Państwu powiedzieć, że mamy w tym doświadczenie, ponieważ przez ostatni rok Związek Województw RP podjął się takiej działalności edukacyjnej. Uważałem, że to jest ważne, szczególnie w okresie pandemii. I efekt jest taki, proszę Państwa, że do tego momentu, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, Związek Województw RP przeszkolił 2000 Państwa pracowników urzędów marszałkowskich w formule zdalnej szkoleń całkowicie darmowych, które my organizujemy w odpowiedzi na potrzeby płynące z potrzeb szkoleniowych w Państwa województwach. Więc spokojnie z każdym wyzwaniem większym sobie damy radę, ponieważ już jest taki duży efekt skali, że wprost przeciwnie, będzie to dla nas dodatkowym wyzwaniem, jeżeli będziemy mogli współpracować z setkami osób, robiąc dla nich dodatkowe formy edukacyjne, a w mniejszej skali formy tak naprawdę warsztatowe. Na tym, proszę Państwa, ja chciałbym pomału skończyć dość ważnym akcentem. To działanie, które proponuję dzisiaj, jeszcze inne, które będą w przyszłym roku dotyczyły Związku Województw, mają szczególne znaczenie dla mnie, dla Państwa, dla naszej organizacji, ponieważ w przyszłym roku mamy jubileusz 20-lecia Związku Województw RP. Chciałbym, żeby to był cykl wydarzeń towarzyszących temu jubileuszowi, żebyśmy świętowali to poprzez uczestnictwo w największych wydarzeniach dla samorządowców w Polsce, kongresach, w których samorządy województw byliby partnerami, prelegentami, moderatorami, ale też chciałbym otworzyć nowe formy, nowych aktywności. Jedną właśnie z tych aktywności byłby to właśnie ten konwent, współpraca z sejmikami młodzieżowymi. To jest na początek moja oferta. To jeszcze, to pozwólcie Państwa, że do Państwa wrócę pod koniec roku ze swoimi pomysłami, które również dotyczą Państwa jako tego jednego z istotnych ciał, czyli mamy ciała doradcze w postaci konwentu marszałków, konwentu przewodniczących, dyrektorów kancelarii czy biur. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję też samorządom województw, które miały okazję słuchać mojej prezentacji online, a które z nami dzisiaj nie są z różnych powodów. Pamiętajcie, proszę Państwa, że macie mnie, macie biuro w Warszawie. Jesteśmy dla Państwa, żeby Państwu pomagać i realizować zadania, które Państwo przed nami postawicie, więc jestem otwarty na wszelkiego rodzaju inne pomysły, niż wynikają z tego, o których tutaj dzisiaj Państwu mówiłem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Poproszę teraz Panią Agnieszkę Kowalkowską, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, o prezentację Kujaw jako przykładu marki regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Konstelacji Dobrych.